Zakładka kolor smooth, papiery gładkie, kolorowe. Purkoton, strona 25-28, jest synonimem luksusu i elegancji. To papier w 100% wykonany z bawełny. Cztery kolory, biały kokaina, kremowy absynt, szary smoke i czarny black. Występuje w gramaturach 120, 350 i 710 gram, a czarny tylko w gramaturze 350. Papier piórkoton możemy zastosować do produkcji kartek, zaproszeń, wizytówek. Okładek korespondencji firmowej. Metody druku to druk offsetowy, sito, letterpress i typografia. Możemy go również uszlachetniać poprzez tłoczenie, złocenie, druk wypalany i sztancowanie. Bindacount, strona 29-32. To nowoczesne, wytwarzane metodą wylewową kartony, charakteryzujące się wręcz lustrzanym połyskiem. Są to kartony z bardzo gładką, wysoce połyskową powierzchnią. Występują w wersji białej i kolorowej. Posiadają certyfikat FSC. Podstawowe zastosowanie to kartki, zaproszenia, wizytówki, teczki, okładki, pudełka, metki i etykiety. Metody druku to offset, sito. Zaleca się używać farb oksydacyjnych, czyli szybko sunących. Możemy go również uszlachetniać poprzez tłoczenie, złocenie, bigowanie, sztancowanie, lakierowanie UV. Fluoposter, strona 33-37. Papier z jednej strony w barwach fluo, a z drugiej biały. Pięć kolorów: zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy. Wszystkie w gramaturze 90 gram. Podstawowe zastosowanie to plakaty, reklamy, ulotki, zakładki stron. Metody druku, druk offsetowy oraz druk cyfrowy. Możemy go również uszlachetniać poprzez kaszerowanie, sztancowanie i tłoczenie. IQ Color Strona 38, 56. To papier niepowlekany, barwiony w masie, dostępny w czterech różnych gramaturach od 80 do 230 gram i 19 kolorach pastelowych i intensywnych. Produkt ekologiczny z certyfikatami FSC i Ecolabel. Zastosować możemy go przede wszystkim do produkcji notesów, okładek, zaproszeń, kartek, kopert, menu, podkładek, papieru firmowego oraz torebek. Metody druku to druk cyfrowy oraz offsetowy. Możemy go także uszlachetniać poprzez tłoczenie, sztancowanie i hot stamping. Krasz, strona 57-66. Papier ekologiczny produkowany przy użyciu pozostałości z przetwarzania produktów spożywczych. Zastępują one 15% celulozy. Wykorzystane są produkty uboczne z cytrusów, kiwi, kukurydzy, migdałów, oliwek, orzechów laskowych, kawy, wiśni, lawendy i winogron. Każdy odcień papieru nawiązuje do surowca zastosowanego w produkcji. Każdy kolor jest inny w dotyku, nie są tak samo gładkie. Możemy je zastosować do produkcji książek, folderów, katalogów, papieru firmowego, menu, opakowań, etykiet, metek, zaproszeń, kartek. Metody druku to offset, cyfra i sito, wymagają farb szybko schnących. Możemy go również uszlachetniać poprzez tłoczenie, złocenie, sztancowanie i bigowanie. Remake. Strona 6772. Papier upcyclingowy inspirowany sektorem mody. Zawiera 25% przetworzonych odpadów skór z produkcji pasków, torebek, odzieży czy butów. W 100% podlega recyklingowi. Pozostałości skórzane są widoczne na powierzchni i dają charakterystyczny wygląd z niesamowitym, aksamitnym, miękkim dotykiem. Papier remake możemy zastosować do produkcji książek, folderów, katalogów papieru firmowego, menu, opakowań, etykiet, metek, zaproszeń lub kartek okazjonalnych. Możemy go drukować offsetowo, cyfrowo i sitem, zaleca się natomiast używanie farb serii fresh. Możemy go również uszlachetniać. Możemy go tłoczyć, wykrawać, sztancować, bigować i laminować. Color Style Smooth, strona 7387. To kolekcja kartonów ozdobnych, barwionych w masie o gramaturze 300 gram. Występują w 15 kolorach, są szorstkie w dotyku i posiadają certyfikat FSC. Możemy je zastosować na okładki książek, folderów, katalogów, teczki, na opakowania, na etykiety, metki, zaproszenia czy kartki. Możemy również je drukować offsetowo, cyfrowo i sitem. Możemy uszlachetniać poprzez wykrowanie, sztancowanie, bigowanie, laminowanie i tłoczenie. Marmur, strona 88-90. Marmurkowy papier doskonale łączący efekty optyczne z tradycją. Występuje w trzech kolorach. Standardowa gramatura to 200 gram. Oczywiście posiada certyfikat FSC. Podstawowym zastosowaniem tego papieru to jest menu, zaproszenia, dyplomy i certyfikaty. Możemy go drukować offsetowo oraz cyfrowo. Można go uszlachetniać, tłoczyć i foliować. SH Recycling, strona 91-94. Niepowlekany papier w 90% recyklingowy. Występuje w dwóch kolorach: szaro-szary oraz szaro-brązowy. Posiada certyfikat FSC oraz ISEGA do kontaktu z żywnością. Papier s Recycling możemy zastosować w produkcji teczek, okładek, opakowań, etykiet, metek, zaproszeń, kartek, kalendarzy, wizytówek, kopert oraz torebek. Możemy go drukować offsetowo, cyfrowo oraz sitem. Idealny do druku bielom. Można go także uszlachetniać, tłoczyć, wykrawać, sztancować, bigować i kaszerować. Black, strona 95-97. Maszynowo gładzony klasyczny karton fotograficzny, barwiony w masie. Występuje w gramaturach od 100 do 1200 gram. Możemy go zastosować do produkcji wizytówek, teczek, okładek, opakowań, etykiet, metek, zaproszeń czy kartek okazjonalnych. Możemy go drukować sitem idealny do druku bielą. Można go także uszlachetniać, tłoczyć, wykrawać, szczancować, bigować, kaszerować i złocić. Tube, strona 219-226. Jedno- lub dwustronne papiery i kartony. Zaprojektowane tak, aby dać nieskazitelny, jedwabisty efekt. Specjalna powierzchnia sprawia niesamowite wrażenia dotykowe, ale jest jednocześnie odporna na zostawianie śladów palców, co czyni go idealnym przy wielu zastosowaniach. Posiada certyfikat FSC. 120 gram jest papierem jednostronnym. Gramatury 130, 260 oraz 340 gram są dwustronne. Papier tube możemy zastosować do produkcji teczek, okładek, opakowań, etykiet metek, zaproszeń, kartek oraz wizytówek. Możemy go drukować offsetem, sitem lub cyfrowo. Można go także uszlachetniać, tłoczyć, wykrawać, sztancować, bigować, lakierować oraz złocić. Burano, strona 241-263. To papier niepowlekany, barwiony w masie. Gładka powierzchnia, niezwykła trwałość, jednolite, intensywne kolory oraz wysoka nieprzezroczystość to zalety tego papieru. Występuje w różnych gramaturach od 90 do 250 gram produkt ekologiczny z certyfikatem FSC. Papier burano możemy zastosować do produkcji teczek, okładek, opakowań, etykiet, metek, zaproszeń, kartek, wizytówek oraz do produkcji torebek. Możemy go drukować offsetowo, cyfrowo oraz sitem. Można go tłoczyć, wykrawać, sztancować, bigować, laminować i lakierować UV. Creative Karton, strona 264-277. Karton wyprodukowany w 100% z makulatury, barwiony w masie, gładzony maszynowo. 24 kolory. W gramaturach 120 i 270 gram. Produkt ekologiczny z certyfikatem Blue Angel. Papier kreatywny karton możemy zastosować do produkcji teczek, okładek, opakowań, etykiet, metek, zaproszeń, kartek, wizytówek, a także torebek. Możemy go drukować offsetowo, cyfrowo oraz sitem. Można go tłoczyć, wykrawać, sztancować, bigować, laminować i foliować.